Szanowni Państwo, to są bardzo niezwykłe okoliczności. To, że jednak w mieście stołecznym Warszawie, które jakie jest, każdy widzi, że w miejscu nieustronnym, nie w jakiejś piwnicy, ale tu, dość centralnie, mowa jest o intronizacji Chrystusa Króla Polski. Mowa jest o potrzebie pilnej szerzenia się znajomości i miłości tradycyjnego rytu, który w nowomowie modernistycznej nazywany jest rytem nadzwyczajnym, ale kiedy to słyszę, to zawsze mi się przypomina ten rysunek. Chyba pierwszy raz widziałem go przed laty, szkicował jeden z obecnych tutaj księży. Takie dwa autobusy, tak? Jeden autobus, w którym siedzi kierowca tyłem do kierunku jazdy i ma przed sobą kierownicę. I drugi autobus, że tak powiem, normalny. A no właśnie, tak. Tak, tak, to w Starachowicach, ale to nie ja wymyśliłem, prawda? To zaznaczam, bo chciałbym powiedzieć, że obydwa referaty moich czcigodnych przedmówców nastroiły mnie także z lekka polemicznie i bardzo chciałbym, żeby była okazja do skruszenia kilku kopii co najmniej, tak, na te tematy, ale nie ośmielę się teraz wejść w tę polemikę, która mam nadzieję stworzyłaby tylko czcigodnym prelegentom okazję do tego, żeby coś może doprecyzować. Temat mojego krótkiego, jak się zarzekam, wystąpienia do intronizacji przez Gierszwałt. Będę, wychodząc z założenia, że jesteśmy w gronie bardzo licznym, ale jednak elitarnym, będę posługiwał się pewnymi skrótami myślowymi, zakładając, że Państwa obecność tutaj świadczy o jakimś więcej niż wstępnym zaznajomieniu z materią, z tą sprawą. A zatem znane jest Państwu hasło od małej intronizacji do wielkiej. Mała intronizacja to, czego byliśmy świadkami, niektórzy z nas uczestnikami w roku 2016. Tam władze państwowe w Łagiewnikach krakowskich były obecne, nielicznie reprezentowane na prawach gościa, nie współorganizatora, nie współinicjatora tego wydarzenia. Wydarzenie piękne, podnoszące ducha i umacniające serca, umysły, ale to niewątpliwie nie był ten akt, na który Polska, świat czeka i nie wiadomo, czy się doczeka. Zastrzegł tutaj ksiądz profesor Tadeusz, że biada nam, gdybyśmy przywiązywali znaczenie do litery, do szyldu, do etykiety. Li tylko. Gdybyśmy fałszywie mniemali, że samo rozpostarcie sztandaru, na którym wypisane będzie hasło intronizacji, że to załatwi sprawę. No, tak jak właśnie używając tej bojowej figury, samym sztandarem i samymi werblami bitwy wygrać nie można. Potrzebne jest rycerstwo. Mówił ksiądz profesor o książęcej naszej godności. Na to zadrżałem wewnętrznie, bo jednak gdzież nam do książąt, nawet i rycerstwem nie jesteśmy, nawet i giermkami nie możemy się nazwać. Jesteśmy tutaj, powiedzmy, z całym szacunkiem, prawda, wzajemnym. Jesteśmy pospolitym ruszeniem, ale na poziomie na razie jeszcze chętnych o kwalifikacjach
dziurów obozowych, bo bez broni, bo bez formacji, bez organizacji, ale wola, akt woli ma przecież znaczenie. Nie przypadkiem tak to Pan Bóg urządził, że nam podarował wolną wolę, do której w swojej łaskawości wiele może przysporzyć. Wszystko może przysporzyć, byleśmy tylko tę naszą wolę wyraźnie ukierunkowali, byleśmy ogarnęli się na tyle, żeby w ogóle wiedzieć, czego chcemy. A więc, jeśli chcemy intronizacji, to żeby nie stało się to, przed czym przestrzega ksiądz profesor, musimy siebie ogarnąć, musimy podnieść się, nabrać pionu, musimy wiedzieć, czego chcemy i musimy doprowadzić się do porządku. Jaką drogą naród polski może, powinien doprowadzać się do porządku? Sądzę, że nie należy wymyślać prochu. I tu pojawia się Gierszwałd, pojawia się cud Gierszwałdu roku 1877. Wyłożyłem tutaj przed sobą dwie książeczki, żeby nie zapomnieć, dlatego że te książeczki z konieczności muszą tutaj być przywołane, ponieważ nie mogę przez następne trzy upojne godziny referować Państwu sprawy tego wydarzenia cudownego, opatrznościowego zrządzenia roku 1877. Po pierwsze, literatura obowiązkowa, ksiądz dr Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gierszwałdu. Kto jeszcze nie miał w ręku tej książki, niechaj koniecznie po nią sięgnie. Teza udokumentowana, postawiona w tytule, nie byłoby w roku 1918 żadnej niepodległości bez Gierszwałdu, bez roku 1877. I literatura uzupełniająca, niżej podpisanego, Gierszwałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne. Razem informacje zawarte w tej literaturze przedmiotu składają się na taki telegraficzny przekaz. W roku 1877 wydarzyło się w Gierszwałdzie coś, tak? Nie wnikajmy tutaj dzisiaj w naturę tych zdarzeń, wydarzył się cud, który z jednej strony uratował naród polski przed zniszczeniem, przed samobójczą misją, kolejnym powstaniem, które z obcej inspiracji miało być rozpętane na ziemiach na początek zaboru rosyjskiego. W roku 1877 Brytyjczycy w pilnej potrzebie dywersji na tyłach, aby skomplikować działania Moskali, którzy na Bałkanach prowadzili wojnę z Turkami, Brytyjczycy mianowicie obstalowali sobie powstanie w Polsce. I to, że do tego powstania nie dochodzi, ręka boska, cud, opatrzność, gdyby to powstanie zostało rozpętane, otwierała się sekwencja zdarzeń, reakcja domina, geopolitycznego domina, reakcja prowadząca do rozpętania ni mniej, ni więcej wojny światowej. To są rzeczy wstępnie, nawet nie powiem, że zbadane, tylko wstępnie wyczytane, złożone takie klocki, pucle z historii, rzeczy notowane, nie wyssane z palca, a jednak wymagające teraz dopiero obszerniejszych, pogłębionych studiów. A zatem z jednej strony Gierszwałd jest bezpośrednią interwencją, ratunkiem w chwili najwyższej potrzeby, to jest zdjęcie narodu polskiego z szubienicy, tak? Odcięcie, zdjęcie z haka. A z drugiej strony Gierszwałd to jest program pracy organicznej. To jest drogowskaz, to jest busola, to jest prosty instruktaż, to jest powtórka z katechizmu dla biednych, skołowanych, rewolucyjnie zaangażowanych, zdemokratyzowanych Polaków. Powrót do korzeni, do źródeł, powrót do różańca. Więcej się módlcie, mniej pijcie, ogarnijcie się, zacznijcie się dobrze prowadzić, bo inaczej będzie źle. Matka Boża w Gierszwałdzie nie mówi nic o geopolityce, nic nie mówi o wojnie. Dzieciom ani dorosłym, bo nawet i ci dorośli, cóż mogliby zrobić z tymi informacjami.
zostaje nam z Giedrzwałdu dany program pracy organicznej, program podjęty. 40-lecie między latami 70. XIX wieku, a latami nastymi wieku XX, od wojny rosyjsko-tureckiej do I wojny światowej, to jest 40 lat końcówka, finisz naszego chodzenia po pustyni. W ciągu tych 40 lat naród polski rzeczywiście cudownie, nieoczekiwanie ogarnia się w rodzinach, ogarnia się w zakonach, w modlitwie i pracy organicznej. Naród polski nie daje się już wypuścić więcej pod kosiarkę historii, nie idzie na insurekcyjne prowokacje i dochodzi do finiszu w roku 17, 18, 19, 20. Naród polski przede wszystkim wzmocniony demograficznie. Taki cud następuje, że otóż Polaków robi się w ciągu tych 40 lat dwa razy więcej. Dwa razy więcej. Z 10-milionowego narodu do niepodległości dochodzi plus minus 20 milionów Polaków. No i dzięki temu jest w ogóle komu, z kim i dla kogo robić tę niepodległość. Proszę Państwa, dziś potrzebujemy takiego samego cudu, tylko na jeszcze większą skalę, w jeszcze trudniejszych okolicznościach. Jakżeż można powiedzieć Polakom dzisiaj, którzy mają swoją republikę trzecią i pół, jak można im wmawiać, że są w gorszej sytuacji niż byli pod zaborami, pod jarzmem carów i innych cesarzy? Można tak zasadnie twierdzić, ponieważ wtedy były to czasy, kiedy świat nie stał jeszcze na głowie. Jeszcze quasi-religia demokratyzmu, rewolucjonizmu nie poczyniła była tak wielkich spustoszeń. Jeszcze Kościół katolicki stał na własnych nogach. Jeszcze nie było tego kryzysu, który w istocie nie jest żadnym kryzysem, tylko rezultatem rewolucji dokonanych właśnie w Kościele. Jeszcze były to czasy wtedy, w XIX wieku, w ostatniej jego ćwiartce, kiedy chociażby prawnicy na studiach, nawet jeśli to były uczelnie pruskie, ruskie, austriackie, ale uczyli się o sprawiedliwości, a nie o sprawiedliwości społecznej. A jak wiadomo, sprawiedliwość społeczna tym się różni od zwykłej sprawiedliwości, czym się różni zwykłe krzesło od krzesła elektrycznego. To nie jest mój bałmot, ale chętnie powtarzam. Szanowni Państwo, potrzebujemy cudu, ponieważ naród polski się zwija. Bez żadnej wojny, bez żadnych nadzwyczajnych klęsk żywiołowych ani politycznych, naród polski kończy się ni mniej, ni więcej. I to kończy się w perspektywie, która nie jest już liczona w stuleciach, w dziesięcioleciach. Proszę Państwa, jeżeli trend zwijania się demograficznego, demokratycznego, zwijania się narodu polskiego, jeśli nie zostanie odwrócony w ciągu najbliższych, uwaga, kilkunastu lat, to w perspektywie kilkunastu lat krzywe, spadkowa krzywa liczby ludności i rosnąca krzywa kosztów utrzymania starzejącego się narodu, który coraz mniej już jest narodem, a coraz bardziej tylko materiałem etnograficznym, te krzywe przecinają się i znajdujemy się już w strefie bez odwrotu. Bez odwrotu. Już za kilkanaście lat, jeśli ten trend nie zostanie odwrócony, no to jeszcze będą Polacy. Jeszcze mam nadzieję z tego dzisiejszego składu w najlepszym zdrowiu wszyscy będziemy obecni, ale będziemy już Indianami na drodze, na ścieżce do ostatniego rezerwatu, który nie wiadomo jak szeroko będzie zakrojony, a na pewno wiadomo, że kto inny będzie tym rezerwatem zarządzał. I w związku z tym potrzebny jest cud. Nie szukajmy tego cudu nigdzie indziej. Jedźmy do Giedrzwałdu, ponieważ jeśli prawdą jest to, co
wynika ze wstępnej kwerendy historycznej, wstępnych badań tego przedmiotu, no to mamy pewną poważną zaległość. Mamy remanenty tamtego cudu roku 1877. Mianowicie, szanowni państwo, nigdy naród polski za tamten cud cudownego ocalenia od nagłej śmierci i wyposażenia w realny program pracy organicznej, nigdy naród polski za tamten cud po prostu nie podziękował. To jest nasza zaległość, to jest nasz remanent niezałatwiony. Owszem, jeżdżą ludzie do Giedrzwałdu, doznają tam łask wszelkich nieustannie, tak? Sakramentalnych, czerpią wodę ze źródełka. Sakramenty i sakramentalia giedrzwałdzkie, rzecz jasna, dokonują cudów ocalenia w życiu indywidualnym, jako reżyser ciągle jeszcze niegotowego filmu pod tytułem Roboczym Giedrzwałd 1877, spotkałem już kilka osób, które opowiedziały mi o swoim, tak jest, cudownym uzdrowieniu dzięki modlitwie w Giedrzwałdzie. Więc jeśli ja jeden zdążyłem już poznać cudownie uzdrowionych, to jest, że tak powiem, fabryka cudów, ten Giedrzwałd. Każdemu polecam, ale ci, którzy doznali indywidualnie łask i cudownych uzdrowień, dziękują, zostawiają w Giedrzwałdzie wota, ale nie było, proszę państwa, aktu narodowego dziękczynienia za Giedrzwałd. I to mój, proszę państwa, to moja sugestia, to moja serdeczna namowa. Chciałbym, żebyście państwo przejęli się tą myślą i żebyśmy od popołudnia, żebyśmy wszyscy razem zmierzali do takiego narodowego aktu dziękczynienia w Giedrzwałdzie właśnie. Za 8 lat, w roku 27, 150. rocznica objawień. W tym roku nie wiem, czy uda nam się zaciągnąć prezydentów, premierów, ministrów, w jakiej liczbie uda nam się zastać w Giedrzwałdzie kapłanów, hierarchów, arcyhierarchów. To od nas nie zależy lub też zależy w bardzo nikłym stopniu. Ale tak jak mówili o tym moi przedmówcy, pan poseł Robert Winnicki, to jest rola świeckich, no właśnie, wstać sprzed telewizora, przeciągnąć się lekko i ruszyć do Giedrzwałdu. Bądźmy tam, prośmy o mszę świętą, a jakże w tradycyjnym rycie, tam w Giedrzwałdzie, spotkajmy się tam najdalej w czerwcu i uwaga, niech to będzie początek narodowej nowenny, tak, żebyśmy najdalej na 150. rocznicę w roku 2027, żebyśmy mogli wszyscy w Giedrzwałdzie tam na Błoniach usłyszeć nie tylko modlitwę, śpiew modlitewny, łaciński a jakże, ale żebyśmy mogli usłyszeć też i salut armatni, salwę karabinową, żeby tam było i wojsko, i policja, i bezpieka wszystkich kolorów, i także ta przezroczysta, żeby tam było państwo polskie w Giedrzwałdzie, żeby państwo polskie załatwiło ten remanent. Teraz powołam się na jeden przykład historyczny, który mnie ośmiela do tego, żeby taką wizją z państwem się dzielić. Ten przykład historyczny z nieco innej beczki, ale niedaleko stojącej. Rok 1920. To ważne, bo tu okrągła rocznica już za rok. W roku 1920, 25 sierpnia w Brzozowie, pisze święty biskup Józef Pelczar. Józef Pelczar, pogromca, nieustraszony pogromca wampirów, prawda? Monografista masonerii i generalnie nadzwyczajny człowiek, postać przewybitna. Pisze biskup Józef Pelczar
który za naszych czasów ogłoszony został świętym, pisze: najdostojniejszy panie naczelniku. Do kogo tak pisze? Rzecz jasna, do Józefa Piłsudskiego. Pisze w krótkich słowach, 25 sierpnia, a więc proszę państwa, minął tydzień od chwili, kiedy stało się jasne, że mamy przesilenie na froncie, że karta się odwróciła, że nastąpił cud, a jakże nad Wisłą. Pisze Józef Pelczar do Józefa Piłsudskiego, że rad jest bardzo, on biskup, iż bierze pan naczelnik pod uwagę wizytę na Jasnej Górze w Częstochowie. I spieszy święty biskup z programem gotowym tej wizyty naczelnika państwa. Najlepiej, żeby stało się to na przykład już 12 września 2020 roku. Musi pan naczelnik wsiąść, no plus minus o 4 rano w pociąg w Warszawie. W takie szczegóły wszedł święty biskup Pelczar, prawda? Że ma naczelnik dojechać na rano i na Jasnej Górze co uczynić? Na Jasnej Górze odczytać zapewne, bo nie ma tu sugestii uczenia się na pamięć, akt oddania Polski opiece Najświętszej Panny Marii, mający być odczytanym przez szanownego pana czcigodnego naczelnika państwa. I ja nie odczytam teraz tego aktu, dostałem go, uwaga, dostałem tutaj, wstań proszę cię Stasiu, kiwnij głową, potwierdź, że to wszystko prawda, od Stanisława Szańcy, który jest człowiekiem wielu zainteresowań i wielu dokonań, i między innymi ma takie dokonanie, że mnie uświadomił, że jest taka sprawa niezałatwiona, bo rzecz jasna, proszę państwa, naczelnik Piłsudski na Jasnej Górze się nie pojawił. Ani 12 września 1920 roku, ani w ogóle już, zdaje się, nigdy w życiu do Częstochowy nie pojechał. Mamy niezałatwioną sprawę z 1920 roku. Nie było narodowego, państwowego aktu dziękczynienia za cud nad Wisłą. Czyż nie byłoby piękne, żebyśmy w przyszłym roku w kalendarzu wydarzeń rocznicowych w sierpniu, no nie wskrzesimy marszałka Piłsudskiego, ale może jakiś przynajmniej kolektywny Piłsudski by się znalazł w szeregach wysokich rangą żołnierzy Wojska Polskiego. Mówię to z powagą. To jest rzecz do załatwienia. Nie prośmy o następne cuda, jeśli nie rozliczyliśmy się z poprzednich, prawda? Proste rzeczy, jak... I to jest przykład. I to jest przykład, mam nadzieję, czytelny dla państwa, bo jest święty biskup, jest nieświęty naczelnik, jest cud... Cud nie mniemany, tylko autentyczny cud lata 1920 roku. O proszę, tutaj od Stanisława dostaję ten akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dokonany 27 lipca na Jasnej Górze przez episkopat, prawda? To była ta prośba o cud, który się wydarzył 2 tygodnie później na froncie. Szanowni państwo, pozałatwiajmy te sprawy proste i może w toku załatwiania tych spraw nastąpią różne drobne cuda w naszym życiu. Może państwo polskie zacznie odnajdywać swój kierunek, swoją misję dziejową, nie bójmy się tego słowa. Może zacznie wracać do formy dziejowej. To tak jak, proszę państwa, wszystkie formy w naszym życiu, tak? Ubranko pierwszokomunijne. No przecież Pan Jezus do każdego może przyjść w każdej chwili wedle swojej woli, ale jednak jest rzeczą na pewno godną i zbawienną, że dbamy o to, żeby dzieci do pierwszej komunii przystępowały w jakichś specjalnych okolicznościach i zachowując specjalne formy. Więc ponieważ myślę, że naród polski w swoim rozwoju dziejowym doznał potwornego regresu,
Stąd porównanie do pierwszej komunii. Myślę, że nie jesteśmy narodem, który może teraz marzyć o jakimś narodowym bierzmowaniu. Myślę, że powinniśmy samemu się zdegradować do poziomu szeregowca, uznać ten nasz stan degradacji i powinniśmy mozolnie się zacząć wspinać z powrotem po tych samych szczeblach tej drabiny. Dlaczego jesteśmy zdegradowani? No, to państwo... W tej sali na pewno wiele razy padały rozliczne wyjaśnienia. Dzisiaj też już o tym była mowa. Są historyczne przesłanki, są cywilizacyjne, czy raczej antycywilizacyjne mechanizmy wdrożone do działania dzisiaj. Ja zatem, szanowni państwo, korzystam z tego głosu, którego zabranie jest dla mnie zaszczytem. W dniu dzisiejszym w tym towarzystwie, za tym stołem, w ogóle nie mogę uwierzyć, przed tym audytorium, korzystam z tej okazji, żeby powiedzieć to, co mam najważniejszego, to, co mam, co jest najważniejszym ustaleniem mojego życia, ponieważ z odkrycia Gierszwałdu, no wielkie mi odkrycie. No tak, ale słysząc o Gierszwałdzie przez lata, nawet będąc tam raz i drugi wcześniej, nie pojmowałem tego, jak się składają tutaj te, jak się przecinają te tropy historyczne w dziejach narodu polskiego i w dziejach świata. Od kiedy zdaje mi się, że ta góra lodowa zaczęła się przede mną wynurzać, staram się wyciągać z tego wnioski. Wniosek badawczy to jest właśnie ta książeczka, Gierszwałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne. Wniosek artystyczny to film, który jest w robocie i na skutek, powiedzmy, natłoku nawału w tym sezonie prace nad filmem lekko się opóźniają, ale na pewno ten projekt zostanie zrealizowany. I są wnioski polityczne, jakie z mojego przejęcia Gierszwałdem wyciągam. Ten wniosek polityczny to akt Konfederacji Gierszwałdzkiej. I tym na koniec chciałbym państwa bardzo zainteresować. Akt Konfederacji Gierszwałdzkiej do przeczytania i do pobrania ze strony www.konfederacjagierszwałdzka.pl. Na tej stronie możecie państwo przystąpić do Konfederacji Gierszwałdzkiej, możecie sygnować ten akt. Szanowni, drodzy, czcigodni, kochani, bardzo do tego zapraszam. Zobaczycie państwo, że to akt sygnowany już przez parę tysięcy naszych rodaków, bliźnich z kraju i zagranicy. W pierwszym rzucie w gronie inicjatorów aktu Konfederacji Gierszwałdzkiej prawie rok temu sygnowaliśmy ten akt w Katedrze Warszawskiej, w Kaplicy Literackiej i na skalę mojego życia to na pewno cud, plon drobny tej Konfederacji Gierszwałdzkiej, że oto parę kwartałów później wśród moich obecnych koalicjantów politycznych, współdziałaczy i sojuszników odnajduję między innymi sygnatariuszy aktu Konfederacji Gierszwałdzkiej. Ta konfederacja polityczna, którą współtworzę, w jakiejś mierze oparta jest na pewno, jeśli generalnie wszystko w życiu ludzkim, a na pewno w życiu politycznym jest chwiejne i nieokreślone, to tutaj takim punktem oparcia jest właśnie Konfederacja Gierszwałdzka. Bardzo państwa zatem zapraszam do zainteresowania Gierszwałdem jako takim. Zapraszam do przeżycia cudu Gierszwałdu roku 1877 i namawiam do tego, żebyśmy od roku 2019 poczynając, żebyśmy modlili się, spotykali się wspólnie w Gierszwałdzie, na przykład w czerwcu w okolicy rocznicy rozpoczęcia objawień, która przypada na dzień 27 czerwca, żebyśmy się tam modlili o to, żeby do okrągłej 150. rocznicy, żeby Pan Bóg uznał nas za godnych uczynienia następnego cudu, dzięki któremu niezwykła historia, niezwykłe dzieje narodu polskiego nie dobiegną smutnego, żałosnego końca, ale znajdą swoje
pełne spełnienie, kontynuację. No mówiąc krótko, że przez Giedrzwałd możemy dojść właśnie do intronizacji, o której tutaj mowa. Właśnie załatwiwszy tę sprawę, możemy prosić wtedy z podniesionym czołem o cud intronizacji, no i wtedy, daj Boże, przed końcem świata, który nie wiadomo nigdy, na kiedy Pan Bóg zarządzi, przed końcem świata naród polski zdąży się jeszcze na coś przydać, czego sobie i Państwu życzę, bardzo dziękując za uwagę.